Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez szybką poradę od Babbel o tym, jak dodawać współpracowników do naszej aplikacji i dzielić się naszą aplikacją z innymi, razem tworzyć. Wiesz, czasem masz zespół programistów, z którym chcesz stworzyć jakąś aplikację, albo zaczynasz jakiś startup i chcesz dołączyć do tego więcej osób. Masz po prostu zespół i chcesz się z nim dzielić. Jak to zrobić? Prosty sposób. Wchodzisz w ustawienia swojej aplikacji, i tutaj masz taką zakładkę w Collaboration. Zobacz, jest tutaj. Potem możesz tutaj dodać sobie różne osoby, które chcesz, żeby coś robiły w Twojej aplikacji. To jest dostępne tylko od profesjonalnego planu i wzwyż, więc ja jeszcze nie mam do tego dostępu. Jak masz tutaj osoby, to możesz pierwszą rzecz zaprosić ich, po prostu rozszerzyć swój zespół. One będą razem też tworzyły Twój zespół lub całkowicie przetransferować całą tą aplikację na inne konto. Na przykład robisz aplikację dla kogoś, on Ci za to płaci i Twoje warunki umowy są takie, że jak skończysz to, to wszystko jemu dajesz. Cały dostęp, możliwość utrzymywania, rozwoju tego. Po prostu zrobiłeś aplikację, a potem na to konto przetransferowałeś komuś innemu. A jest za to, jak chcesz robić, współtworzyć tę aplikację z kimś innym, po prostu wpisujesz tu adres e-mail i zapraszasz tę osobę. Potem, jak ta osoba już jest w tej aplikacji, to zobacz, ma kilka ustawień, które można wybrać tutaj każdej tej osobie. Zaznaczyć, żeby była po prostu adminem, czyli miała dokładnie wszystkie możliwości takie jak ty. Albo żeby miała tylko możliwości do wersji devowej, do produkcyjnej w ogóle nie będzie miała dostępu. I tak samo tu jest kilka opcji. Informacje o aplikacji, czyli tworzenie samej tej aplikacji, ustawienie przycisków, kontrolek i tak dalej. Dostęp do danych, jak już nasi użytkownicy albo testerzy wrzucą jakieś dane do naszego systemu, to żeby był do tego dostęp i dostęp do logów naszej aplikacji, czy się działa dobrze, co tam się dzieje i tak dalej. I tu można ustawić też kilka poziomów i widać to tutaj. Do aplikacji może osoba widzieć, ale można też widzieć i edytować, czyli dodawać te przyciski. Dane. Nie ma w ogóle dostępu, w ogóle nie widzi, co jest w bazie danych. Widzi tylko. Widzi i może uruchomić jako na przykład jakiś użytkownik całą aplikację i przejść przez jakiś flow przydatny dla na przykład testera. Albo widzi i może też edytować wszystko. I tak samo dostęp do logów. Nie ma dostępu. Widzi i może odpytywać. I jeszcze na samym dole taka ciekawostka. To jest taki checkbox. Można sobie zaznaczyć. I wtedy, kiedy masz współpracowników i oni też będą razem z Tobą jednocześnie edytowali te aplikacje, to będziesz widział ich kursor, gdzie oni teraz są w tej aplikacji podczas jej edycji. Tak jak w Google Docs widzisz czasami kursor, że ktoś gdzieś właśnie jest i przegląda ten dokument, tak tutaj będziesz miał możliwość przeglądać kursor, gdzie ktoś jest i coś robi. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do kolejnego materiału. Hej!